Witam. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak u mnie się przyrządza karpia. U mnie karpia smażymy pokrojonego dzwonki. Oczywiście on już został najpierw umyty, oczyszczony z rzeczy niepotrzebnych. Taki niewielki karp, jak widzicie. I już Wam mówię, co będziemy potrzebować. Ja wiem, że nie każdy lubi, ale wiadomo, że tradycji musi się stać zadość. Także, kochani, my będziemy go obsmażać i już Wam mówię, co potrzebujemy. Potrzebujemy oczywiście bułkę tartą, jajko z solą, pieprzem i przyprawą do ryby. Sól, pieprz, jak widzicie, i bułkę tartą. Jeżeli bym jeszcze potrzebowała, panieruję tego karpia. No, rozgrzewam już patelnię, olej na patelni, żeby był gorący, żeby fajnie się smażyło. I widzimy się zaraz przy patelni. Na patelni tutaj fajnie się smaży nasza rybka. Także, kochani, widzicie, jak to wygląda. I teraz Wam pokażę, jak wygląda po usmażeniu. Po usmażeniu wygląda tak, można podawać. I na tyle, pa!